Zaprzysiężenie wójta i radnych gminy Stare Miasto oraz wybór przewodniczącego i jego zastępców to główne punkty pierwszej sesji 8 kadencji Rady Gminy Stare Miasto. Zgodnie z procedurą, do czasu wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy obrady prowadzi najstarszy radny. W gminie Stare Miasto jest nim Karol Teodorczyk. Na początku sesji przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Przemysław Szafran wręczył radnym zaświadczenie o wyborze na to stanowisko. Następnie radni złożyli ślubowanie. Krzyżak Juliusz. Poradnych ślubowanie złożył wójt gminy Stare Miasto, Dariusz Puchała. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dariusz Puchała w swym pierwszym wystąpieniu podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony i zadeklarował chęć współpracy z każdym, kto będzie chciał pracować dla dobra gminy i jej mieszkańców. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, współpracę, nowe pomysły. Ze swojej strony chciałbym w takim szerokim aspekcie zadeklarować, że biorę pod uwagę wszelkie możliwości współpracy i chciałbym tak współpracować z Państwem, z Wysoką Radą, z mieszkańcami, aby ta gmina rozwijała się nadal, żeby mieszkało się tu jak najlepiej i żeby żyło się jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Po wystąpieniu nowego wójta gminy Stare Miasto były życzenia i gratulacje. Gratulujemy. Pierwszy mamy za sobą. Nam wszystkim żyło się jak najlepiej i dbałość o szkoły, o przedszkole i o oświatę była widoczna na każdym kroku. Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono dwóch kandydatów, Halinę Turajską oraz Lesława Wejmana. Wybory na przewodniczącego i jego zastępców odbywają się w sposób tajny. Każdy z radnych otrzymuje kartkę do głosowania i wybiera swojego kandydata na to stanowisko. Po podliczeniu głosów okazało się, że Halina Turajska otrzymała 8 głosów, a Lesławę Wejman 7. I to ona została przewodniczącą Rady Gminy Stare Miasto. Następnie w tej samej formule tajnego głosowania przystąpiono do wyboru zastępców przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto. Zostali nimi Karol Teodorczyk i Tymon Zioła. Pod koniec obrad o głos poprosił były wójt gminy, a obecnie radny powiatu konińskiego Ryszard Nawrocki, który życzył nowemu wójtowi przede wszystkim dobrej współpracy z Radą. Życzę wszystkiego dobrego, jak najlepszych efektów pracy w tej gminie. Dziękuję za dobrą współpracę jako wicewójta, bo dał się pan Darek poznać naprawdę jako człowiek kompetentny, mający dużą wiedzę i doświadczenie również. Darek, serdeczne gratulacje. Na zakończenie pierwszej sesji, 8 kadencji, życzenia owocnej współpracy złożyła radnym przewodnicząca Rady Gminy Stare Miasto Halina Turajska. Przed nami jest 5 lat pracy, to też życzę nam wszystkim, aby nasze decyzje, które mają wpływ na rozwój naszej gminy, na podniesienie poziomu życia mieszkańców, decyzje, które stanowią o tym, jak będzie nasza gmina wyglądała i w najbliższym czasie, i w przyszłych latach, były zawsze podejmowane na drodze porozumienia, na drodze dyskusji i były zawsze podejmowane zgodnie z własnym sumieniem każdego z Państwa. Kolejna, druga sesja 8 kadencji Rady Gminy Stare Miasto odbędzie się 30 listopada.